21. kolejce pierwszej ligi piłkarzy ręcznej grupy B w Świdnicy miejscowość KPR zmierzył się z Olimpią Piekary Śląskie. Był to szczególnie ważny mecz dla gospodarzy, którzy przegrali 6 ostatnich meczów i chcąc marzyć o utrzymanie, koniecznie musieli wzbogacić się o punkty w konfrontacji z drużyną z Górnego Śląska. Tyle tylko, że i goście przystąpili do tego meczu niezwykle zmobilizowani. W ich przypadku była to seria 4 porażek z rzędu i jak po meczu przyznawali działacze Olimpii, bardzo, ale to bardzo, bardzo zależało im na zwycięstwu w Świdnicy. I goście rzeczywiście przez cały mecz bardzo żyli na ławce rezerwowej, dopingowali się do jeszcze lepszej gry. No i jak się okazało, to zdecydowanie pomogło ich drużynie w odniesieniu bardzo przekonującego zwycięstwa w Świdnicy. Olimpia pokonała SKPR 34-24. Początek spotkania był wyrównany. Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze, konkretnie Krzysztof Misiejuk. Potem dwie bramki rzucili goście, było 2-1, ale ten wynik cały czas oscylował wokół remisu. Pierwsi na przewagę 2 trafień wyszli Świdniczanie. W 9 minucie po bramce Kamila Rogaczewskiego było 6-4 dla gospodarzy. W kolejnych minutach jednak inicjatywą na parkiecie coraz wyraźniej przejmowali piłkarze Sławomira Szenkela. Olimpia zdobyła 5 bramek z rzędu i po kwadransie było 9-6 dla Olimpii. Świdniczanie mieli w tym okresie kolosalne problemy z rozmontowaniem obrony Olimpii. Dodatkowo dobre zawody rozgrywał bramkarz Olimpii Damian Kowalczyk. W efekcie przewaga drużyny z Górnego Śląska cały czas rosła i na przerwę było to już aż 7 trafień, 16-9 do przerwy, a wynik do przerwy ustalił Wojciech Parzonka. Początek drugiej połowy także należał do przyjezdnych, którzy bardzo szybko, bo już w 36 minucie i po bramce najskuteczniejszego w tym dniu na parkiecie Arkadiusza Kowalskiego po raz pierwszy uzyskali 10 bramek przewagi, było 21-11. SKPR zerwał się jeszcze do odrabiania strat, zdołał się zbliżyć na dystans 7 bramek. W 42 minucie bramka Krzysztofa Misiejuka dała wynik na tablicy 16-23. Ostatni kwadrans to już jednak kontrola gry i wyniku, wykonanie piłkarzy Olimpii. Praktycznie gol za gol i ostatecznie Olimpia wygrała w Świdnicy 34-24. Najskuteczniejszymi zawodnikami meczu byli Arkadiusz Kowalski w Olimpii i Kamil Rogaczewski w SKPR-ze. Obaj zdobyli po 8 bramek.